uznaje, tylko pozwolę mi to ciekawił, że kiedy Pan Jezus mówi do Jana, oto matka twoja, matko, to syn twój, to w tym momencie Maryja przestaje być matką Bożą. O! Jak to możliwe? Bo na przykład ona będzie matką na razie kilka miesięcy, to, ale jeżeli to jesteśmy adoptowani, ja mam adoptowane dziecko, czy właśnie to przestałbyś matką naturalnego dziecka? Moje zdanie, że to jest trochę... Właśnie, ale może, oczywiście musimy opowiadać na każdy zarzut, ale nie każdy zarzut jest warto no, opowiadać. Ale to właśnie takie twierdzenie, że ten kultur najświętszymi jest pogańska, bo to jest takiego, to moje zdanie to jest trochę poza tematem wykładu, ale bardzo chętnie to opowiadam chyba na oremny wykład, ale to na krótki właśnie opowiedz, to musimy po prostu to w Ewangelii widzimy nawet rolę centralną najświętszymi Panny. Nawet pierwszy cud, co Pan Jezus wykonał, jest dzięki najświętszymi Panny. No, no, wybaczcie sobie. Pan Jezus mówi nawet, to nie jest moje twoje czasy, potem ona interweniuje i Pan Jezus robi cud. I więc widzimy, że nawet Pan Jezus jest trochę nawet posłuszny no, Jego matce. No. No więc to widzimy, że nawet Pan Jezus miał kult do swojego matka. No. No, my najbardziej musimy też. No. Rozumiesz? No. Jeżeli Pan Jezus był nawet posłuszny swojej matce, to my też musimy być. No. No, w taki sposób. No. Więc, no, to ten kultur Najświętszej Pani jest całkowicie logiczny, fakt, że Pan Jezus jest Bogiem i urodził się właśnie z Maryi Dziewicy, to nam wystarczy, aby uwielbiać, kochać Najświętszej Panny, albo nawet robić kultur Najświętszej Pani szczególny, no, taki specyficzny i szczególny kult do niej, jako Matką Boga. No, rozumiesz? I więc, że jakiś pogański zwyczaj był coś podobnego, albo coś takiego, niech poganie robią, co oni robią. Właśnie to, co to jest nasz obowiązek, jest co Pan Jezus robi, to Pan Jezus nauczał. Jeżeli właśnie się na takiej kwestii, myślę, że to przeniknięcie tradycji rzymskich, pogańskich do kościoła katolickiego, też jest duży. Ale czy, gdzie Pan, czy Ty chyba słyszał to wszystkie te bzdury? Ale to jest na uniwersytecie? Nie, to między nimi jest dłuższy temat. Dobra, no właśnie, no, ale jak się specyfika właśnie, bo to może być ciekawe. Święty, tak? No. Każdy cesarz był ogłaszany Bogiem i tak dalej, i kazano czcić. Ale na chrześcijanie właśnie nie uwielbiał Cezara. Nawet był nawet zamordowany, nawet w momencie. To nawet nie chrześcijanie. Ja to przyjęty z tego wzorca Bogu, Marii właśnie. Ale święty Paweł tak powiedział, bądź naśladowcami moimi, jak ja jestem Chrystusa. No. Więc musimy naśladować świętego Pawła, no, według Ewangelii. No. Więc jeżeli widzimy kogoś, który naśladuje Pana Jezusa bardziej niż my, musimy naśladować go. No. Zgadza się? No i więc ten kultur świętych jest dosyć logiczny, jest w Ewangelii też. No. I więc takie po prostu potwierdzenie, że tak jest coś podobnego u pogaństwa na przykład, że mają apoteozy właśnie Cezara i jest tak podobny do kanonizacji świętych, to jest po prostu bzdura. To są od niewierzących po prostu, którzy właśnie nie znają po prostu wiary katolickiej. Więc to musi po prostu czytać chyba twoje katecheza. Co my robimy dokładnie, kiedy modlimy się właśnie do świętego albo do Najświętszego Pana. Studiujesz najpierw to, bo potem będziesz w stanie właśnie rozumieć takie historyczne twierdzenie jest po prostu najpierw nieprawdziwe i też jest po prostu nierozumienie, co to jest wiara katolicka. No, rozumiesz? Więc bo nie modlimy się do Najświętszego Pana jak do Boga. Rozumiesz? Całkowity to jest całkowity bałwachwalstwo. No. Ale ona jest matką Boga. Więc ona ma privilegium, to jest godność właśnie przekraczające wszystkich innych ludzi. No. Więc dlatego on zasługuje na taki cześć i też modlitwa, wszystko to nabożeństwo. No. No. Rozumiesz? No.
Więc, ale bardzo chętnie, to jest trochę poza tematem, ale bardzo chętnie opowiem na te wszystkie pytania i możemy pisać dokładnie. To będzie dobrze, jeżeli pisasz po prostu, jaki zażył dokładnie właśnie, okej? Okay? Więc to będzie taki historyk tak pisze, o jak ksiądz myśli na tak. No, dobrze? To będzie łatwiej, bo to jest naprawdę trochę poza tematem, bardzo ciekawy, ale to lepiej na takie osobiste pytanie na konkretnej historii, czyli takich, co inni chyba nie wiedzą, to będzie lepiej chyba na korespondencję. Dobrze? Może jak mantra, bo powtarzamy taki argument, że Kościół katolicki to drugie przykazanie o tym, że nie uczynisz żadnej podobizny, ani żadnego mantra. A właśnie, no to... Ty znasz dużo protestantów, no, mi się wydaje właśnie. No, właśnie, ale przecież drugie przekazanie to znaczy? A drugie przekazanie jest raczej, że jesteśmy wierni słowa, to znaczy nie słowa Boże dary, no. To właśnie to jest leczenie właśnie nawet protestanckim przekazaniem. Nie uczynisz obrazu, ani podobiznę, ani tego, ale Pan Jezus był człowiekiem. No. Ale właśnie, ale to drugie przekazanie to dokładnie do każdego dotyka właśnie, czy naszej, gdzie nie używamy Słowa Bożego po daremno. Pierwsze przekazanie jest raczej na to, że nie czcimy właśnie obrazu, no jak Bóg, no. Ale właśnie ja może, no, ja robię jakiś obraz Pana Jezusa, czy może to do śmietniki bez czci? Nie. To jeszcze jest obraz świętej osoby, oczywiście, że ja mam szacunek do obrazu, jak do tej osoby, choć nie jest osobą. Nie jest osobą. Ale jest wizerunek, albo po prostu obraz tej osoby. I więc jak mam obraz mojej matki, no, w biurze, to oczywiście nie jest moją matką, ale wspomina mnie o niej. Więc to mam szacunek do tego obrazu. Jeżeli pójść na to, to oczywiście to był obrzydliwy, no. Więc szacunek właśnie do obrazu jest jak szacunek do tej osoby. No. Więc ale oczywiście nie modlimy się do obrazu. Do obraz nic nie mogą. Więc raczej przez, na przykład Najświętsza Maria Panna może robić cud przez obraz, jako narzędzia, ale działający cud jest właśnie nasz Pan Bóg. Właśnie. Dobra, ale czekam na e-mail od Ciebie. Dobrze? Tak, no. Jeżeli sportuję, wtedy Bóg też nam powiedział na artykuł miesiąca pensowy, że jestem jeden tak trudno. Aha. Tak, jest. To jest tylko jeden pontyf, święty pontyf, który łączy nas z Bogiem, to jest Pan Jezus. No. Tak, ale jeden pośrednik nie wyklucza innych. No. Na przykład mamy jeden prezydent, ale ile ministerstwo. No, właśnie. Nawet jest jeden Pan Bóg. No. Ale ile rzeczy Pan Bóg posługuje, aby uratować nas. No. Rozumiesz? Także jest jeden Bóg, jeden pośrednik, który wyklucza inny narzędzi. Jest jedna osoba, która mówi, ale jest też mikrofon. No. Więc to właśnie to... Jeżeli można, to wynika po prostu ze skrajnego racjonalizmu protestantów, którzy odwracają porządek rzeczy, nie analizują rzeczywistości, tylko z porządku semantycznego tworzą rzeczywistość i dla nich nie do zaakceptowania jest mówienie o Matce Boże, że jest pośredniczką, bo oni to, że tak bym odwracają. W związku z tym dla nich sprzeczność realna powstaje, chociaż tutaj realistycznie rzecz biorąc nie ma sprzeczności. Ale jak mówię, wynika, wszystko właśnie wynika z tego, że błędne założenia filozoficzne na starcie, bo to są generalnie głupi Lutra i kolegów, Marathona przede wszystkim, tam Luther był taki jak Wałęsa, bo on tam bo to był taki gość jak Wałęsa, naprawdę, proszę przeczytać tezy Lutra, to był pan tak jest mój. Że plusy dodatnie plus no dobra, ale właśnie, ale są ciekawe, są poza tematem, ale właśnie to są bardzo aktualne nawet dzisiaj, to widzimy, no, jak ludzie nie znają nawet wiary katolickiej i dlatego tej sekty protestańskiej mają tak duży wpływ, nawet tutaj w Polsce. I nawet ile zarabiają, bo nie mają katechezy, nie wiem, jak może opowiadać, że nie znasz katechezę po prostu, no. Więc dlatego jest to dla nas bardzo, bardzo, bardzo potrzebne, że nauczymy się do prawdziwej katechezy, no po prostu najpierw. Nie, no i nie, no jeszcze więcej, a tak, no. Ja chciałem zadać pytanie. No. Ja to jeszcze koledze odpowiem, bo ja też miałem dużo dyskusji z protestantami. Aha, no. Właśnie, jak trzeba, to się powołują na historię. A jak nie trzeba, to trzeba, mówią, że trzeba się trzymać Ewangelii. Nie, 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 nie
istnieje, wyprowadzać nasze konkretne postulaty. A tak jest zbudowana teologia katolicka, ta tradycyjna, trzymająca się realności filozofii, a zarazem Pisma Świętego Ewangelii. Z niej wyprowadza po prostu wszystko, co jest w kulcie i w katolicyzmie. Nie ma tam niczego, tylko prawdziwej teologii katolickiej, co by nie było zaczepione w Ewangelii. Ale moje pytanie jest czegoś innego. Mianowicie, jak tak słyszę i tak się też sam zastanawiam nad Soborem Watykańskim II, nad błędami, nad rozmyciem, nad tym, że swąd szatana przez to, nawet jak już Paweł VI to powiedział, się wkradł do kościoła dzięki temu, no bo to były te tezy, że jak się podnosi człowieka, czyli będziecie jako bogowie, to tylko jest w Piśmie Świętym napisane. To on tak kusił, prawda? Tak że, jest, no. Będziecie jako bogowie, ubóstwienie człowieka i tak dalej. No to w tych dokumentach tego pełno, czyli jest to ten swąd szatana. Ale z drugiej strony wiem, że Bóg jest Panem historii, Panem świata i nic nie wymknęło się spod Jego kontroli. Mm-hmm. Więc zadaję sobie zawsze pytanie. I to pytanie jest na kierunek. Okay. Dlaczego Bóg to dopuścił? Dlaczego Pan Bóg? To pytasz Pana Boga. Nie, ja teraz jako racjonalny człowiek to szukam też argumentów. Są jakieś argumenty takie typowo ludzkie, może one się nie do końca pokrywają. Że Bóg to dopuścił, ale widzimy namacalnie. No właśnie, ale Bóg. Ja na przykład mówię argument taki, że to jest łaska dla pokolenia Ham. No by nikt nie zrozumiał tradycyjnej po prostu liturgii łacińskiej. A tak sobie skaczą przy bębnach i tak dalej. Może to jest jakiś element, że nikt nie będzie włączony przy końcu czasu z orędzia ewangelicznego. Bo nawet Pan Jezus mówi, że na końcu czasu czy będzie wiara, nawet właśnie tak. Pan Jezus nawet tego obiecał. Tak, no ale ja nie jestem tak pesymistyczny, ale to jeżeli chodzi o dlaczego Pan Bóg tak dopuścił to wszystko, to oczywiście to, bo Pan Bóg może powiedzieć dokładnie, co Pan myśli na dany temat, ale możemy widać nawet, nie ma skutki bez przyczyny. No i widzimy nawet po ludzku mówiąc, to był naprawdę pierwszy jest bardzo, bardzo poważny. Że ten papież, który zwołał sobie, był bardzo nieroztropny. Nawet zwołać sobie bez nawet precyzyjnych celów, być otwarty dla człowieka, aby robić taki. Naprawdę, jeżeli to robisz to w twoim biznesu, to by po prostu katastrofa. No. Każde społeczeństwo, które właśnie otwiera drzwi i potem teraz będzie kwestionować wszystko, co robimy. O, no, na końcu, jak będzie twoje społeczeństwo na końcu? Nawet mówiąc po ludzku. No. Nie, tak. Ale dlaczego Pan Bóg? Bo Pan Bóg właśnie jesteśmy wolni. No. Pan Bóg oczywiście gwarantuje, że jego Kościół będzie trwał aż do końca czasu, ale nie powiedział jak to będzie. No. Jak to będzie do końca czasu zależy od nas. Jeżeli wierni Panu Jezusowi, to Kościół, Królestwo Boże tutaj na ziemi rozkwitnie, buduje i będzie potężniejszy. Jeżeli my nie jesteśmy posłuszni Panu Jezusowi, oczywiście to padnie i reszta. No. I więc, ale dlaczego dokładnie jest tak, mamy dużo opowieści na to. I to jest cała historia Soboru i nawet historia człowieka. No, dlaczego Pan Bóg dopuścił do pierwszej pierworodnej grzech Adama? I wiemy, że Pan Bóg zawsze dopuszcza zło, że będzie większe dobro. Co to większe dobro będzie, czasem jest nadprzyrodzone i niewidzialne. Więc nie możemy to widać od razu. Choć moim zdaniem było w latach 50. dużo katolików, którzy byli wierzący, ale nie praktykujący i chcą po prostu Kościół adekwatny do ich po prostu miernoty. Więc zamiast właśnie stosować się do Ewangelii, do wymogów właśnie Kościoła, zmieniamy teraz wymagania Kościoła do nas. No. I to właśnie, to może tak mówić, kluczowy to jest ten starożytny pokusy. Jeżeli nie żyjesz jak myślisz, będziesz myśleć jak żyjesz. No. I to robi to, co się stało. I więc taki cały reform Soboru Watykańskiego jest po prostu kult lenistwa. Msza Święta jest półtorej godziny, teraz jest 20 minut i już jest za długo. No. Teraz łacinę musimy te uczyć się, musimy te śpiewać po gregoriańskie melodie i tak dalej. To jest za trudno. Po co wszystko do pracy? No, śpiewamy co na gitarze, co jest najłatwiejsze, co słuchamy nawet w baru. No właśnie, to jest kult lenistwo po prostu. No. No.
Ja chciałem zadać dwa zasadnicze pytania, tak się tam, które właściwie powinienem zadać na początku. Czy ksiądz uważa to zgromadzenie biskupów w Rzymie w tamtych latach pod przewodnictwem papieża i które się nazywa Soborem Watykańskim II za sobór, istotnie sobór znaczeniem katolickim? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy ksiądz uważa, że to zgromadzenie biskupów w tamtych latach zwane Soborem Watykańskim II miało asystencję Ducha Świętego? Pierwsze pytanie, czy to był sobór, to było zgromadzenie biskupów całego świata, to jasne, to fakt historyczny. Fakt, że to właśnie to było pod powołaniem właśnie nawet Ojca Świętego, więc oczywiście byli obecni i robili obrad i był, co się nazywa Soborem Watykańskim II. Więc fakt, że biskupi byli tam i dokumenty promulgowali i tak dalej, to jest fakt historyczny. Ale mamy też z historii, są inne sobory, na przykład Sobor Pisy, no i to stoi, tak dalej, mówię po polsku, właśnie, który był nieuznany potem. No, nawet był... Przedkonstancjański, 1409, to był właśnie wyrzucony potem. No. I więc widzimy też inne sobory, które faktycznie miał drastyczne efekty, na przykład czwarty albo trzeci laterański, który skutki tego soboru był, może każdy kwestionować, choć mieli też dogmatyczne potwierdzenia, ale duszpasterstwo na końcu, po tej soborze nie było tak skuteczne. No. I więc to fakt, że był sobór, to jest fakt, czy to był dobry, owoce tego soboru był dobrze i tak dalej, nie. To inna sprawa. Tak właśnie, ale to, ale fakt, że istnieje, no moim zdaniem to po co kwestionować, bo to jest fakt historyczny. No. No. Ale to drugi, czy to było... Czy była asystencja do Ducha Świętego? Bo właśnie, ja nie wiem. A jeżeli była, to może dopowiem, to w jaki sposób? Dobra, o asystencję Ducha Świętego wiemy właśnie nawet z pierwszego Soboru Watykańskiego, że właśnie, że niemylność magisterium Kościoła, szczególnie papieża, musi wypełniać cztery warunki. No, to znaczy jako władze nauczycielskie Kościoła, aby właśnie obowiązywać wszystkich wiernych do wierzenia właśnie coś o wiary i obyczaje. I więc, czy te cztery warunki są wypełnione? To normalnie, kiedy mówili o asystencji, o asystencji właśnie Ducha Świętego, normalnie mówili o niemylności Kościoła, czy to wyrokuje tam w tym momencie, jest od Boga, czy od Ducha Świętego. Może mówić w ogóle o takiej asystencji Ducha Świętego, że to były jakieś natchnienia, czy to były łaski uczynkowie i tak dalej. Ale jeżeli to tam specyfika właśnie, że nie był niemylny, oczywiście musimy wykluczać takiej asystencji. Bo nawet sam papież wykluczył takiej interpretacji. Bo nawet Jan 23, który powołał ten sobór, nawet wyklucza wszystkie sprawy dogmatyczne, jako już znane. Nie ma nawet obowiązywać właśnie ludzi, nie chciał nawet, bo miał takie marzenie, że nawet nie chrześcijanie będą tam tak zachwyceni soborem, że nawrócony będzie mieć jedną właśnie tak dalej. No, to było marzenie, ale to tak i tak było. I więc, ale dlatego właśnie musimy wykluczać, bo nie miał żadnych zamiarów właśnie definiowania na sprawę obyczaje moralności, ale był taki duszpasterstwa, stosowywać właśnie doktryna Kościoła do naszych czasów. I tym Kościół nie jest koniecznie niemylny. Na przykład, co proboszcz nauczy z ambony, jak z Ewangelii na przykład, to jest niemylny, bo to właśnie, to musi być, prawdopodobnie Jezus to powiedział. To jest o tradycji Kościoła. To jest nawet definiowane. Ale co on właśnie, jakie są organizacje po prostu rozkładu Mszy Świętej, jakie są po prostu te krzeszło, są taki sposób, a inny. No, może to są raczej roztropności duszpasterstwa i to zależy od człowieka bardzo. No. No, są proboszczy, którzy dają sobie bardzo radę i inni, którzy robią co mogą. Właśnie, więc to dlatego właśnie tę asystencję właśnie Ducha Świętego wykluczamy takie możliwości, bo nawet sam papież to powierzył. Ale że był natchnien na przykład, czy to był
łaski łucienkowej, to był generalny po prostu pomoc no, ojcom, ojcom Soboru, oczywiście. Bo Pan Bóg zawsze daje nam łaskę, jeżeli prosimy. No. I niektórzy właśnie ojcowie Soboru właśnie robią dużo opór, jak byli w stanie. Arcybiskup Lefebvre, no, przede wszystkim. Który właśnie, nawet nie był ten, który przygotował dokumentów właśnie do Soboru, no wcześniej, i właśnie nie widział wszystkie to tej rewolucji, co się stało, i on właśnie robił i tego opór, ale robił nawet stworzył zgromadzenie, aby kontynuować po prostu nauczanie Kościoła aż do momentu, że no, Kościół wraca do zdrowia. Więc to tak, tak, tak jest fakt historyczny, nikt nie kwestionuje. To jest fakt historyczny, po co to? Jako, że czas już nas nagli, widzimy, która jest godzina. Serdecznie dziękujemy za obecność Państwu, ale przede wszystkim księdzu za tak wspaniały wykład. Zapraszamy także do śledzenia informacji na chwilę obecną na Facebooku. Docelowo będziemy dla Państwa proponowali stronę internetową. Tam także będzie można znaleźć ciekawe informacje z tej tematyki, którą poruszamy. Jeszcze raz dziękuję za obecność. Dziękuję.